Słuchajcie, wychodzi na to, że mamy super warunki, jeżeli chodzi o sesję, bo co prawda jest zimno, minus 2 stopnie, ale za to mamy słoneczne popołudnie, jest 14:20. Ja zrobiłem już jeden lot, teraz Patryk, jego kolej, testuje dzisiaj anteny, ma teraz long range. Wygląda to nieźle, bo lata z taką długą anteną, swoim 5-calowym Nazgulem. I wszystko gra. Zaraz wam pokażę, jak zrobiłem awatę, bo ma nową odsłonę. Mam wydruk, który kupiłem. Właściwie ten wzór kupiłem za 12 zł w necie. Mogę wam zalinkować gdzieś w komentarzu albo w opisie. I do tego kabel przeciągnąłem sobie tutaj, tak żeby nie był napięty. On jest lekko luźny, ale też żeby mi nie wchodził w śmigła. I wtyczunia tutaj niestety jest trochę strzelona. W tym BC, w tym jednostce zasilającej, ale przykleiłem ją klejem na gorąco i to wszystko działa, ładnie nagrywa awata w tej chwili. Mamy Hero 10 na pokładzie awaty i też dobrze się to trzyma i przede wszystkim mam GPS, to jest ważne, że nie mam żadnych zakłóceń, jeżeli chodzi o GPS. Reszta jest standardowa, zobaczymy co u Patryka z antenami, bo testuję teraz dwie. Antenę na razie wymienię sobie na tą mniejszą, zobaczymy jak działa. Dobra. Na razie zasięg porównywalny. Aha. Bo doleciałem tam za to drzewko i jakby nie przerywało zasięgu. Czyli wszystko gra. Zaczęło przerywać. No dobra. Więc teraz sprawdzimy tą mniejszą. Jak Patryk skończy te eksperymenty z antenami, to zrobimy jeszcze jeden eksperyment i myślę, że będzie fajny, dlatego że zaangażujemy tutaj Mini 3 plus do tego CineLiftera i jeszcze szkła anamorficzne, właściwie to szerokokątne, więc będzie taki komplet, będziemy mieli szeroki kąt na miniaczu, świetną jakość i we dwóch polecimy. Patryk będzie odpowiedzialny za ujęcia, a ja za pilotaż. To jest super sprawa w duecie. No i co, zadowolony jesteś? Spoko jest, no. Tak? Jest gitara, no. Tylko zimno i bateria dostaje trochę po dupie. No to chodź, musisz się trochę ogrzać. Trzeba baterię też rozgrzać. Tutaj mamy przygotowanie do drugiego lotu. Zaraz założę filterek szerokokątny. W każdym razie mamy Mini 3 na CineLifterze. To jest QAV Pro z akumulatorem 6S 1800 mAh. Do tego radio Tango i gogle klasyczne plus aparatura do Mini. Także trochę jest tego sprzętu. Patryk będzie tylko na tej aparaturze działał. Całkiem super, dlatego że mieliśmy szeroki kąt w Mavicu w Mini 3 i do tego mieliśmy sterowanie z gogli, czyli zupełnie inna charakterystyka lotu, bo FPV. Lecieliśmy na gogle plus Patryk sterował z aparatury samym gimbalem tutaj. Te nakładki anamorficzne i szerokokątne, one są dosyć ciężkie, dlatego trzeba przytrzymać przed kalibracją, podczas kalibracji, bo one są normalnie tak opuszczone, gimbal się opuszcza. Takiej sytuacji. Słuchajcie, pomimo że pogoda jest słaba, to naprawdę zrobiliśmy fajny kawał pracy, bo tak, po pierwsze awata bardzo ładnie pracuje z tym GoPro i robiliśmy chasing, czyli ja leciałem za Nazgulem, a później Patryk za mną i to wyszło też zacnie. To jest ten jeden punkt programu. Dobrze mi cały ten setup działa i wszystko się dobrze komunikuje, bo to przy takich rozwiązaniach ciągle się coś dzieje. A tutaj widzę, że jest w miarę niezawodnie, nawet jak jest taki mróz. No i druga rzecz, że też całkiem dobrze poszedł ten patent, a mianowicie Mini 3 Pro na CineLifterze QAV Pro. I mamy podgląd dla operatora kamery, czyli mamy panowanie nad tym, co się dzieje z kamerą nagrywającą, a jednocześnie mamy sterowanie i lot FPV, więc to jest naprawdę kosmos i też jestem bardzo z tego zadowolony zestawu. Patryk jest niezły, bo nie chciał ze mną latać, a teraz jest bardzo zadowolony, że mu fajnie poszło.
Zarąbiste latanie mówi. Słuchajcie, wyszło bardzo dobrze. Ja teraz jeszcze latałem na koniec awatą. Były tutaj jaja, bo ludzie przechodzili, był cross i w ogóle auto. Patryk też zadowolony. Było ciekawie, naprawdę, serio. Zadowolony jesteś? No, paintball oddaje. Tak, i warto latać, pomimo że wydaje się, że jest kurczę zimno i pogoda jest taka rześka, to jesteśmy przy aucie i się rozgrzewamy. Ale zdecydowanie warta sesja była tego, żeby polatać, nie? No, wybrać się z chaty. Właśnie. Patrykowi się nie chciało, powiem wam, ale go wyciągnąłem i teraz jest zadowolony. No dobra, nara, dzięki ci, Patryk. Bajo.